Jesteśmy teraz przy zadaniu 15 z działu 9. Tym razem mamy zadanie, które dotyczy rolnictwa w trzech dużych gospodarkach europejskich. No i zobaczcie, co tutaj mamy ciekawego. Na wykresach przedstawiono procentowy udział Polski, Niemiec i Francji w powierzchni upraw i wielkości zbiorów ziemniaków, pszenicy, żyta i buraków cukrowych w Unii Europejskiej. Pierwszy wykres to powierzchnia uprawy ziemniaków, pszenicy, żyta i buraków cukrowych w Polsce, Niemczech i Francji oraz odsetek całkowitej powierzchni upraw tych roślin w Unii Europejskiej. Tak, czyli widzimy, jaki to odsetek stanowi w Unii. A na drugim wykresie mamy zbiory ziemniaków, pszenicy, żyta i buraków cukrowych w Polsce, Niemczech i Francji jako odsetek zbiorów ogółem w Unii Europejskiej. Na pierwszym wykresie jest to, ile powierzchni zajmują dane roślinki w Unii, tak? A na drugim wykresie, jakie są tego zbiory, bo to nie jest to samo, tak? Zasiejemy pewną powierzchnię, a zbiory może mieć różne zależności od intensywności rolnictwa. No i teraz mamy tutaj pytania prawda, fałsz. Pierwsze. Dane liczbowe przedstawione na wykresie pierwszym wskazują na lepsze warunki glebowe dla rozwoju rolnictwa w Polsce niż w Niemczech i we Francji. Patrzymy sobie na Polskę. Polska to jest ten kolor jasno-szary. Teraz zobaczcie, jeżeli popatrzymy sobie na przykład na ziemniaki, to widzimy, że duży obszar, mniejsze zbiory. Tak? Dalej, pszenica, obszar większy, mniejsze zbiory. W porównaniu też z innymi państwami, zobaczcie, jak to wygląda. I tutaj ewidentnie nie możemy powiedzieć, że to jest prawdą. Tak, na pewno nie są to lepsze warunki glebowe, przynajmniej ten wykres o tym nie świadczy. Dalej, udział zbiorów żyta uprawianego w Polsce w zbiorach tej rośliny w Unii Europejskiej jest większy od udziału zbiorów ziemniaków uprawianych w Polsce w zbiorach tej rośliny w Unii Europejskiej. Czyli porównujemy sobie żyto w Polsce w stosunku do Unii i porównujemy to z ziemniakami. No i teraz popatrzmy sobie. Żyto zajmuje taką powierzchnię, a zbiory ma mniejsze. Dalej, jeżeli chodzi o ziemniaki, no to to sytuacja jakby wygląda podobnie. Wobec tego faktycznie, jeżeli chodzi o udział zbiorów żyta uprawianego w Polsce, jest on większy niż ziemniak. Widzimy, te supeczki są duże, a ziemniaki są, supeczki ziemniaczkowe są mniejsze. No i ostatnie, plony żyta w Polsce są wyższe niż w Niemczech. Słuchajcie, plony to zbiory przez powierzchnię. Patrzymy na żyto i teraz zobaczcie, co się dzieje w Polsce. W Polsce mamy dużą powierzchnię żyta, a zbiory mniejsze niż w Niemczech. W Niemczech mamy małą powierzchnię żyta, a zbiory większe niż w Polsce. No więc zdecydowanie nie jest to prawda. Czyli te informacje, które mamy z tego, w tym zadaniu, możemy totalnie wyczytać z tego wykresu, tylko ten wykres musimy dobrze umieć rozszyfrować. Też niekoniecznie musi być takie proste, dlatego warto takie rzeczy ćwiczyć.